Witam serdecznie. Tydzień Sakiewicza. W studio Konrad Wysocki. Dzień dobry. I Adrian Stankowski. Dzień dobry Państwu. Tydzień, który ma niezwykły finał, przynajmniej mówię o tym, co się w piątek pokazało, czyli taśmy z Zowej Przyjaciele, to jest tak naprawdę dalszy ciąg tych taśm, które były już wcześniej. Nowi goście, bo jest szef BOR-u, minister skarbu, rzecznik rządu, biznesmen Jerzy Mazga, jak dobrze pamiętam. Tak, były Ormowiec. Były Ormowiec i ksiądz Sowa. Jak to w sobie i przyjaciele. Najbardziej przerażający nasz fragment to ten, który dotyczy gazety. Jak myślicie, dlaczego ksiądz Sowa chce nas zniszczyć? Bo ja się nad tym zastanawiam. Ja z nim nigdy nie rozmawiałem tak naprawdę. Kurtuazyjnie parę razy ścisnęliśmy sobie ręce. Chyba nie było żadnych tekstów o nim, jakichś takich, które byłyby dla niego kłopotliwe. To dlaczego ten człowiek chce nas zniszczyć? Znaczy, to widać na tych nagraniach, że ksiądz Sowa niestety jest jakby w centrum tego układu, który tam jest widoczny. On pozwala sobie nie tylko na pełne nienawiści wypowiedzi do gazety, bo Gazetę Polską można lubić albo nie lubić, tak jak ja pewne tytuły lubię albo nie lubię, ale nigdy nie ośmieliłbym się sformułować takiego postulatu, że jakąś gazetę należy zniszczyć. Co najwyżej mogą to zrobić czytelnicy po prostu swoimi decyzjami. No, gazety konkurują, tak? No jak mówię, jasne, zepchnijmy ich trochę, to dlatego, żeby mieć więcej miejsca, tak? No dla siebie. Życie jest brutalne, zawsze coś jest czyimś kosztem. Ale ksiądz Sowa nie wydaje konkurencyjnej gazety. Nie. To jest po prostu, świadczy o tym, że no właśnie jest w środku tego układu i no, Gazeta Polska jest solą wokół tego układu, bo pisze prawdę od wielu lat. Prawdę, która ich boli, koli i przeszkadza, uwiera. I ksiądz Sowa, no tutaj to widać, no przecież ksiądz Sowa, który nie pełni żadnej formalnej funkcji przecież we władzy, w oficjalnej funkcji, no jednak pozwala sobie na wpływanie na obsadę stanowisk w spółkach Skarbu Państwa, na wpływanie, spotykanie się z ministrami, spotykanie się z potencjalnymi, prawda, innymi kandydatami do innych spółek. No i jest, on tam dzieli i rządzi. No, to on jest politykiem de facto. Tak? To jest coś niebywałego. A no, równie niebywałe jest też to, że pozwala sobie instruować swoich kamratów od tych libacji alkoholowych, jak wpływać na biskupów, jak wpływać na Kościół katolicki. Jest chyba w sumie jeszcze bardziej wstrząsająca. Ta część gazety jest spektakularna, on z taką złością chce zniszczyć, ale spokojna instrukcja, jak postawić do pionu biskupów, ja nie wiem, mi się wydaje, no ja takiej rozmowy nie słyszałem. Znaczy napisałem różne niesamowite rozmowy, ale tak chyba z punktu widzenia, nawet przeglądając akta SB, to ci księża, którzy donosili, jednak jakoś ostrożniej się wypowiadali o swoich hierarchach, biskupach i tak dalej. No tutaj się de facto donosi do władzy, prawdzie nie już nie komunistycznej, tylko innej, też nie do końca przychylnej kościołowi. Postkomunistycznej. I jest instrukcja, jak postawić biskupa do pionu, i to przy pomocy jakichś instrumentów państwowych, finansowych. To rzeczywiście coś niebywałego. W ogóle ten cały, no chciałem zwrócić uwagę, że stenogram z tego spotkania, no to jest gotowa lista dialogowa do jakiegoś filmu o jakiejś mafii trzepakowej, bo to są takie żuliki, tylko dla niepoznaki poprzebierane w bardzo drogie język, garnitury. Sposób postrzegania świata. Tak. Nie chodzi o wulgaryzmy, no to już... Tylko grzechu, tak, spłycenie tam w ogóle nie ma miejsca na dobro wspólne, w ogóle nie ma miejsca na zwykłych ludzi, tam w ogóle nie ma miejsca na Polskę i na nasze problemy. To naprawdę to jest rzecz, która najbardziej szokuje w tych nagraniach.
To znaczy tak, no kto jest przeciwnikiem władzy, tamtej władzy, no to musi zostać wykorzeniony, zlikwidowany do cna. Ksiądz Sowa pokazuje się na tych nagraniach nie jako naczelny kapelan Platformy Obywatelskiej, co zresztą jest zgodne z rzeczywistością, ale też wydaje mi się jako naczelny strateg polityczny Platformy. Tak, jeżeli, taki rozgrywający. Tak, jeżeli on mówi, jak ma Platforma, czy najważniejsi ludzie w państwie ówcześni działać w kontekście prasy, która jest nieprzychylna, bo mówi prawdę i pokazuje prawdę i wszystkie machlojki tamtego rządu, który mówi, że trzeba zniszczyć ówczesną opozycyjną gazetę. No, po pierwsze, nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek z księży wypowiadał się w ten sposób i zastanawiam się, czy teraz, po tym, co się dzisiaj ukazało w mediach, to ksiądz Sowa powinien tytułu księdza nadal używać, mówiąc takim językiem mafijnym. Przypomina mi tak, to... Bo do tego wszystkiego wywołuje jakieś niesamowite zgorszenia, tak? Bo przecież jak to działa na ludzi takich z pogranicza, którzy chodzą trochę do kościoła, nie chodzą, no jest to ksiądz, tak? Nie jest zwykły człowiek. I on robi coś, co jest obrzydliwe. Tak? No jest obiektywnie obrzydliwe. Mówiąc językiem biblijnym, no ten, kto gorszy, ten sobie uwiązuje kamień młyński u szyi. Ja bym tutaj zwrócił uwagę też na inną sytuację. Te taśmy no jakby pokazują też kompletną degrengoladę. Tak wyglądało sprawowanie władzy w Polsce. Przecież to tak, te nieformalne kolacyjki, wódeczka, z tym, że no właśnie, to, jeśli chodzi o Gazetę Polską, to jest coś dużo więcej niż tylko takie spotkanie, libacja takich hamusiów podpitych, bo przecież my no, w Gazecie Polskiej doskonale wiemy, że to spotkanie miało siłę sprawczą. Że uruchomiono mechanizmy, które naprawdę zadziałały. Właśnie, te nasze kłopoty. Kolejna fala represji, bo mieliśmy kilka takich fal, ale zaczyna się gdzieś tam na wiosnę 2014 roku, tak bardzo poważnych, a nagranie jest bodajże 1 luty 2014. Tak, i to nie są przelewki, ja sądzę, że to powinno zostać wyświetlone, no bo to no, trudno w tej chwili to kwalifikować prawnie tak od razu, tak, ale no, wydaje mi się, że tam są elementy, które powinny zostać zbadane przez organa ścigania, bo pozbawianie wolności prasy to jest jednak coś bardzo niepokojącego. Jest artykuł o działaniu przeciwko wolności prasy, jest taki artykuł karny. Chyba nic bardziej niż to się by nie kwalifikowało. A mówią to politycy, co jeszcze bardziej gorszy, partii, która przecież jeszcze niedawno wywołała ten pożal się Boże pucz grudniowy, no pod hasłem jakim? No pod hasłem niezawisłości dziennikarskiej i wolności słowa, która rzekomo im jest tak droga. No trudno przykład większej hipokryzji. No tak wyglądała wolność słowa właśnie przed kilkoma laty. Jeżeli ktoś nie był przychylny władzy, musiał zostać zniszczony. A dzieła zniszczenia dokonywano przy tego typu kolacjach, wartych kilka tysięcy złotych. Na pewno takich kolacji, gdzie o nas była mowa, było więcej, bo pewnego typu działania były bardzo szczegółowe. Tak? Znaczy, tutaj nie ma tego opisu. Potem dzieje się coś, co jest efektem tego typu działania prokuratorskie, sądowe, urzędów podatkowych, ZUS-u. Bardzo, bardzo dziwaczne działania ZUS-u wobec nas były w 2014-2015 roku. Kolporterów. Tak. No, próba zablokowania sprzedaży Gazety Polskiej codziennie niemalże udana, o włos, by nas wykończono. 130% marży jeden z kolporterów od nas chciał. To jest absurdalne samo w sobie. Skłócali nas z akcjonariuszami, rozsyłano na mój temat albo niektórych innych osób kompromitujące informacje, żeby odstręczyć ich od inwestowania w nasze media. To było skuteczne. Straciliśmy wiele milionów złotych, które być może by spowodowały, żebyśmy mieli w zupełnie innym stanie media, tak? A ledwo żeśmy przeżyli.
Abyśmy się mogli normalnie rozwijać zgodnie z tym, co naszymi zdolnościami, nie wiem, no, państwa sympatią. Opinia nieudaczników, że robią coś, ale bez kasy. To właśnie było, po pierwsze, rzeczywiście zostaliśmy bez pieniędzy w tym momencie, więc mogliśmy to tylko potwierdzić, tak, że nie mamy pieniędzy. A po drugie, opinia, że to jest nasza wina, tak, a jednocześnie, że rozwalano nam wszelkie możliwości dochodu. No tak, i działo się to w sytuacji, kiedy no, jakby druga strona barykady medialnej, no, rezydowała w szklanych biurowcach. Niedawno Gazeta Wyborcza oświadczyła, że zwalnia 190 dziennikarzy. To u nas Jacek Liziniewicz się śmiał, że u nas to powinni każdego po 3 razy zwolnić, bo to mniej więcej... W przypadku Gazety to by tak było. Takie są proporcje. Znaczy, wszyscy pracownicy Strefy Wolnego Słowa łącznie z telewizją prawdopodobnie liczą 190 osób. Znaczy, czyli po prostu trzeba byłoby i z Tygodnika, i z Nowego Państwa, i z portalu, i z telewizji, i wtedy by wyszło 190 osób. No tak, teraz płacą za to cenę. To jest jedyna czystka w wyborczej z tego, co wiemy. Także jakby zliczyć tych wszystkich zwolnionych pracowników, to okazałoby się, że Armia Strzelskiej liczyła kilkaset osób, a nie kilkadziesiąt. I to też pokazuje, jaki zasięg miała ta rządowa propaganda ówczesna, propagowana przez tych dziennikarzy, mówiąc w cudzysłowie. No tak, teraz za to płacą cenę, bo te biurowce szklane trzeba jednak opłacać i to no jakby w biznesie się nie sprawdzają, tak? Na rzeczywiście wolnym rynku no widać, że nie bardzo to funkcjonuje. Panowie, to teraz przechodzimy za granicę. Może zacznijmy od Teresy May. Okazało się, że nie jest ona Margaret Thatcher. Znaczy, mimo pewnego wysiłku, a nawet powiedziałbym podobieństwa poglądów i działań, nie jest Margaret Thatcher. Naśladowała ją w ruchach politycznych. Powtórka wyborów tuż po wygranej, sceptycyzm wobec Unii, twarda, żelazna dama, pewna wyniosłość wobec mediów i przeciwników. Tylko, że dało to efekt odwrotny. Znaczy, przegrała de facto. Tak, z tym, że to ta jej żelazność i twardość była taka bardziej PR-owska, bym powiedział, bo czym przegrała Teresa May? No, Teresa May, przypomnijmy, była uprzednio ministrem spraw wewnętrznych. To ona odpowiada za cięcia w policji. Ona już jako premier powinna sobie zdać sprawę z sytuacji wojennej, bo to trzeba nazwać po prostu, no, trzeba być politykiem no właśnie formatu prawdziwej żelaznej damy, prawdziwej Margaret Thatcher, która sądzę by się nie wahała nazwać tego stanu, który jest wojną i przedsięwziąć środki adekwatne do sytuacji, na przykład poprzez uzbrojenie policjantów, którzy chodzą po ulicach, bo tam służby angielskie się chwalą, że były już po 8 minutach od telefonu. Ten telefon podobno zresztą nastąpił po 10 minutach, czyli, no ale już mniejsza o tym, no każda minuta w takiej sytuacji waży niesłychanie wiele, bo przez 8 minut można zabić bardzo wiele osób. No i skutkiem tych zaniedbań jest po prostu... Wystrzelanie kałacha to też się minuta, tak mniej więcej. No, nawet niecała. Niecała, tak. A jak ktoś ma drugi magazynek, no to wyobraźmy sobie, co się dzieje. Podkreślam, no, tutaj ta jej żelazność no, nie okazała się autentyczna i nie zapobiegła pewnym sytuacjom, bo ile jeszcze próby zamachu, no, tutaj można usprawiedliwiać, że nie każdej się da zapobiec, o tyle już reakcja w momencie zamachu no właśnie zależy od stopnia determinacji, od stopnia umiejętności skonfrontowania się z problemem, czyli nazwania go. Jest wojna. Jak jest wojna, to jesteśmy na wojnie i przedsiębierzemy adekwatne środki. Tutaj tego nie zrobiono. Dalej to tonie w takiej nowomowie i poprawności politycznej, bo służby, na czym polega jakby związek poprawności polityczną z pracą służb? No jeżeli służby nie wiedzą, kogo ma szukać, bo im się zabrania, zawiązuje im się oczy, że trzeba szukać ludzi o arabskich korzeniach i muzułmanów, a zamachów nie dokonują Eskimosi przecież, tylko właśnie muzułmanie pochodzenia arabskiego głównie, no to te służby nikogo nie znajdą. Jak nie wiedzą, kogo mają szukać, to nie znajdą na pewno. No,
tej kwestii bezpieczeństwa i zapobiegania terroryzmowi zabrakło w tej kampanii wyborczej. To zabrakło po obu stronach tej głównej barykady politycznej Wielkiej Brytanii. Którzy socjaliści na tym zyskali, że zabrakło. Socjaliści na tym zyskali, no i wykorzystywali bierność tej partii konserwatywnej, która przesłoniła całą kampanię wyborczą Brexitem. Z jednej strony twardy Brexit, rekomendowany przez premier Theresa May, z drugiej strony tak zwany lekki Brexit, rekomendowany przez Partię Pracy. Na zasadzie, no, oderwijmy się od tej Unii Europejskiej, no ale tak nie do końca, pozostańmy w sferze gospodarczej, politycznej, no społecznej, w jakimś stopniu powiązani z Brukselą. Wydarzenia ostatnich dni, zwłaszcza właśnie zamach w Londynie, niejako powinien przesłonić tą walkę o kształt Brexitu i procedurę wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Myślę, że wyborcy bardziej stawiali na partię konserwatywną, że to będzie ten ruch polityczny, który w obliczu takiej tragedii, jaka nawiedziła Wielką Brytanię, zdecyduje się na zaostrzenie tych środków i włączenie kampanii przeciwko terroryzmowi do ostatniego wątku przedwyborczych działań politycznych. Tutaj wiele osób się, jakby to powiedzieć, no, zdziwiło, że mimo tego, co się wydarzyło w Londynie, no, nadal w głównych mediach i wśród głównych polityków partii konserwatywnej działał Brexit jako temat Polacy wiodący. Polacy byli ważniejszym tematem tej kampanii niż Arabowie. Ja mam wrażenie, że więcej gdzieś tam podskórnie się pojawiało wątków dotyczących polskiej migracji. Tak jak obserwowałem nasze media, bo może nieproporcjonalnie, niż to zagrożeniem terrorystycznym związanym z imigracją arabską. Myślę, że tutaj wątek Polaków jest rozwiany spotkaniem prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego z premier Teresą May, do którego doszło kilkanaście tygodni temu. Pan prezes dostał zapewnienie od pani premier, że niezależnie jaki będzie wynik wyborów parlamentarnych i niezależnie jak ostatecznie będzie przebiegała procedura Brexitu, sytuacja Polaków na Wyspach nie ulegnie zmianie i co najważniejsze, no nie ulegnie pogorszeniu. Tutaj też trzeba pamiętać o jednym, że na Wyspach obowiązuje tak zwane prawo nabytych różnego rodzaju praw i postanowień, czyli tego w pewien sposób nie można cofnąć, co otrzymali już Polacy pracujący na Wyspach. Jeżeli coś by się zmieniło w kontekście złego traktowania przybyszy z takich krajów jak Polska, to tylko w kontekście osób, które chciałyby wyjechać teraz do Wielkiej Brytanii. Ci, którzy już od kilku lat tam przebywają, pracują, płacą podatki, nie mają się czego obawiać. No i ta deklaracja ze strony pani premier przed kilkoma tygodniami podana panu Jarosławowi Kaczyńskiemu jest deklaracją wiążącą. No, partia konserwatywna wygrała wczorajsze wybory, to też nie ulega wątpliwości. Fakt, że będą musieli zawiązać koalicję z innymi ugrupowaniami, jak będą mieli z kim, niejako tutaj tą procedurę... Ale są jeszcze inni przegrani. Partia Szkocka. Wielka Brytania wchodzi w wielką niewiadomą. Funt leci na łeb, na szyję, co pracujących tam nie cieszy, ale wydających tam bardzo cieszy. Polacy pewnie chętniej będą wracać stamtąd, no bo ekonomia brytyjska zaczyna być chyba w poważnych tarapatach. No i polityka jest w poważnych tarapatach, bo partia konserwatywna co prawda wygrała wybory, ale utraciła większość. Nie bardzo widać na horyzoncie potencjalną koalicję, bo ani Partia Pracy, no pod przywództwem no, takiego no, już komunizującego, jak on ma na imię, Jeremy Corbyn. Właśnie, nie wydaje się dobrym koalicjantem. Zresztą to by wymagało, no już to tylko raz w historii była taka sytuacja tak zwanej wielkiej koalicji, no ale to w sytuacji II wojny światowej po prostu. Z drugiej strony rozpisywanie nowych wyborów, no to jest sytuacja dosyć ryzykowna, bo to jest danie pola znowu do działania terrorystom, którzy będą chcieli wpłynąć na wyniki tych wyborów, to, bo przecież te zamachy ewidentnie były ku temu skierowane. Bardzo trudna sytuacja. Obawiam się, że również zagrażająca naszym interesom i w ogóle sytuacji w Europie. No właśnie, wątek bezpieczeństwa przede wszystkim. Jeszcze do niedawna Wielka Brytania no, w pewien sposób była odseparowana od serii zamachów terrorystycznych w Europie. Teraz na przestrzeni 2 tygodni mieliśmy 3 ataki.
które w pewien sposób też obnażyły no, słabość służb brytyjskich. Także myślę, że też kwestia bezpieczeństwa niejako i niestabilności politycznej, o czym tu już zostało wspomniane, przyczyni się do tego, że Polacy raczej będą wracać z wysp, aniżeli na nie wyjeżdżać. W razie zapraszamy tu nasze dzieci, tych, którzy mają dzieci jeszcze w Wielkiej Brytanii. I ostatnia rzecz. Donald Trump przyjeżdża do Polski. Przyjeżdża w specyficznym układzie, to znaczy najpierw będą jakieś obrady dotyczące Trójmorza, a potem przyjazd Donalda Trumpa, to jakby chciał to sygnować. I w retoryce rządowej jest to tak przedstawiane. Czyli wchodzimy w koncepcję budowy Trójmorza pod patronatem Stanów Zjednoczonych. Ja to obserwuję od dłuższego czasu. Po agresji rosyjskiej na Ukrainę zaczęły się pojawiać w nieoficjalnych amerykańskich ośrodkach, think tankach, takich jak Stratford na przykład, ale również w różnych tam wywiadach, takich emerytowanych generałów wywiadu, tak, w wywiadach prasowych, tam wiadomo, z wywiadu się nigdy nie odchodzi, zaczęły się pojawiać takie pomysły amerykańskie właśnie o stworzeniu tutaj Trójmorza, czy Międzymorza, bo też takiej terminologii używano. To chodzi o co? To jeszcze Napoleon Bonaparte nazywał Polskę, znaczy rozumiejąc to jako Rzeczpospolitą, nie jako tam taki kadłubek w postaci księstwa warszawskiego, Rzeczpospolitą nazywał kluczem do sklepienia Europy, który balansuje wpływy wschodu, zachodu i jakby bez tego klucza ten element, jak się go wyciągnie, no to całe sklepienie się wali. No i z tego powodu przecież pomaszerował na Moskwę, żeby odbudować pierwszą Rzeczpospolitą. No i wydaje mi się, że Amerykanie zaczęli myśleć w pewnym momencie podobnie, znaczy zamierzali stworzyć bezpieczną strefę, która ustabilizuje ten region w sposób trwały, przy niewielkiej pomocy Amerykanów, bo to jest pomysł. Amerykanie nie bardzo chcą jakby za kogoś coś robić, za kogoś walczyć, mogą pomóc, natomiast nie bardzo chcą się tak już w 100% angażować, jako wyłączne zaangażowanie. No i teraz ten przyjazd w tym kontekście właśnie spotkania państw Trójmorza bardzo taki te koncepcje wzmacnia, znaczy pokazuje jasno, że to nie jest już jakaś koncepcja jakichś fantastów z PiS-u, tak, czy z Gazety Polskiej, bo przecież myśmy od dawna o czymś takim. Polecam moją książkę Testament pierwszej Rzeczpospolitej. Nie w ramach Bratyskiej Mreszcie, ale ona o tym. No właśnie, tylko to jest oficjalna polityka największego mocarstwa na świecie. To również bardzo zmienia wektory w polityce europejskiej, tak? Bo Polska jest niezbędnym elementem takiej koalicji państw Trójmorza. Nie da się tego zrobić bez Polski. No ale i to trzeba zauważyć, niezbędnym elementem jest, żeby Polska prowadziła samodzielną, podmiotową politykę, a tę zaczęła prowadzić dopiero od półtora roku. No i to wizyta Donalda Trumpa w Polsce też zamknie usta krytykom, którzy mówili, że administracja Białego Domu z prezydentem na czele nie chce prowadzić strategicznej polityki z Polską i z polskimi władzami i tak naprawdę nie chce się mieszać w sprawy dotyczące Europy Środkowo-Wschodniej. Także myślę, że taka wizyta w przededniu szczytu G20 w Hamburgu będzie istotnym elementem dowodzącym na to, że jednak Polska to ważny region i ważny kraj w strategii Białego Domu. Zwłaszcza, bo jedną rzecz trzeba dopowiedzieć, że no w tych samych dniach dopłynął do Polski pierwszy gazowiec amerykański. Amerykanie traktują sprzedaż gazu jako element no, strategicznego porozumienia. To zaczęło mieć zezwolenie na eksport, bo gazu tak było za mało, teraz jest go trochę więcej. Tak samo jak na eksport broni trzeba mieć zezwolenie Kongresu Amerykańskiego. Nie każdemu Ameryka broń sprzedaje. Nam sprzedaje zarówno broń, jak i no, strategiczny surowiec, jakim jest gaz. Jeszcze tylko broń atomowa i będziemy w miarę bezpieczni. Ale pociski do myśliwców F-16 od Amerykanów już mamy, także. No i to takie pociski, które pewnie niejedno mogą przenosić.
Pociski JASM, bardzo nowoczesne, o zasięgu ponad 1000 km. Bardzo jest ważne, żeby Polska miała możliwość odpowiedzi aktywnej na ewentualną agresję. Nie można się bronić tylko na zasadzie drzwi antywłamaniowej, że się właśnie, tak jak mówiła pani Kopacz, się zamknę w domu i przeczekam. Że jako kobieta to woli spokój, więc nie będzie budować armii. Tak, co zresztą zrobiła. Każdy atak musi nieść ze sobą ryzyko również dla atakującego, bo inaczej to poruszamy się już w sferze zupełnego nieporozumienia militarnego. Liczenie własnych strat. Tak. Bardzo dziękuję. Adrian Stankowski, Konrad Wysocki, Tomasz Sakiewicz. Zapraszam za tydzień.